Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Spółka celowa AquaZdrój postanowiła zerwać umowę z głównym wykonawcą prac na ulicy Ratuszowej. Firma Budopol, lider konsorcjum budowlanego, zarzuciła inwestorowi brak zabezpieczenia finansowego, co było powodem przerwania robót. Teraz zostanie rozpisany kolejny przetarg na wykonawcę, a kompleks rekreacyjno-sportowy, który jest bliski ukończenia, powstanie najwcześniej na wiosnę przyszłego roku. Nic nie dały konsultacjom pomiędzy gminą i inwestorem, a wykonawcą prac na obiekcie. Spółka AquaZdrój postanowiła zerwać umowę z przedsiębiorstwem budowlanym Budopol. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej tłumaczył zaistniałą sytuację. Z kolei prezes spółki AquaZdrój Bogdan Stanek był tego dnia niezwykle milczący. Trzeba powiedzieć, że budowę w czerwcu ubiegłego roku przejąłem w trudnym momencie, z wielomiesięcznym opóźnieniem i początkowo nasza determinacja, mówię to o władzach spółki, władzach miasta, aby tą budowę skończyć o czasie, w dobrej jakości, wydawało się podzielana przez nowego lidera firmy Budopol. Niestety ta nasza determinacja, której wyrazem był również nasz udział w sądzie arbitrażowym, który określił, że ostateczny, nieprzekraczalny termin zakończenia budowy to koniec września, a koniec października, nasz lider konsorcjum okazał się być nierzetelny, niezdolny do zakończenia tej budowy w terminie. Firma w sposób świadomy, celowy nadużyła prawa, wykorzystując przepisy, które nie mają zupełnie zastosowania do tej sytuacji, która tutaj jest. Jak Państwo za chwilę się dowiecie, firma zastosowała bardzo podobny manewr w dniu 28 sierpnia tego roku. Zeszła z budowy szpitala w Więcborku, o czym zostaliśmy poinformowani przez starostwo, które jest właścicielem szpitala powiatowego, i zacytuję opis sytuacji, która miała miejsce w Więcborku 2 tygodnie temu. Ucieczka Budopolu z placu budowy, to jest materiał prasowy, to celowy zabieg prezesów tej firmy przed karami za niedotrzymanie terminów realizacji wyżej wymienionej inwestycji. Pojawiły się też głosy, że bydgoski Budopol plajtuje i wyprzedaje swój majątek w Bydgoszczy. Warsztaty taneczne, plastyczne, spotkania dla seniorów oraz atrakcje dla najmłodszych to oferta Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury dla mieszkańców miasta. Od września rozpoczynają się zajęcia stałe, adresowane zarówno dla dzieci, jak i starszych Wałbrzyszan, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje oraz nauczyć się nowych umiejętności. Dla młodzieży nie zabraknie zajęć teatralnych czy fotograficznych. Muzycznie uzdolnione osoby mogą z kolei wziąć udział w warsztatach bębniarskich oraz gitarowych. Duży nacisk położono w tym roku na naukę tak modnego ostatnio w naszym kraju tańca. Pod okiem specjalistów będzie można nauczyć się m.in. odmiany jazzowej czy energetycznej zumby. Nowością m.in. są warsztaty dziennikarskie, warsztaty recytatorskie, również taniec towarzyski dla dzieci, pierwszy taniec. I ta oferta skierowana jest do nowożeńców w czasie przygotowań do ślubu. Oprócz tego zapraszamy również seniorów do klubu seniora na wieczorki taneczne. Coś dla siebie znajdą również wielbiciele hip-hopu, którzy będą mogli podszlifować swoje umiejętności w siedzibie ośrodka na Piaskowej Górze. Uruchomiono także dodatkowe lekcje z języka angielskiego oraz niemieckiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz pod numerem telefonu 74 666 43 55. Drugoligowa drużyna Szczyt Boguszu w Gorce potrzebował 4 meczów, aby zdobyć pierwsze punkty w nowym sezonie drugiej ligi kobiecej. Poprzednie mecze może nie szły nam jakoś bardzo dobrze, ale teraz się przełamaliśmy, walczyłyśmy do końca i wygrałyśmy i zasłużenie. Po nieciekawym meczu w Boguszowie zawodniczki Szczytu pokonały bardzo słabo grający zespół Rolnika 2 Biedrzychowice 1-0. Nie wiem co powiedzieć, wszystkie założenia. Nic nie wyszło, cały mecz. Druga połowa, ewentualnie jeszcze coś się w drugiej połowie działo, ale no nie o to chodziło. Pierwsza połowa do bani, druga połowa
miarę. Jaki ale... z tego wniosek? Duża praca, ciężki wysiłek. Tylko, tylko tyle, bardzo dużo pracy. Złą dyspozycję rywalek po części można definiować złą techniką i słabym zgraniem oraz absencją podstawowych piłkarek. Dzisiaj nie wyszło. Nie było po naszej stronie. W miejsce bardziej doświadczonych koleżanek trenerka Rolnika musiała wystawić do gry kilka młodszych zawodniczek, po których w czasie gry widać było niepewność i nieco gorszą kondycję niż ich pozostałe koleżanki z boiska. Nie było niektórych zawodniczek, trzeba było postawić na te młodsze. Jednak w czasie 80 minut można było zaobserwować kilka dogodnych strzałów i szans na zdobycie bramki zarówno w wykonaniu gospodyń spotkania i drużyny Rolnika. Czy takie sytuacje z głosu? Jeszcze! Dawaj tu piłkę, Zeta! Gdzie ty na mnie patrzysz? Jednak na przemian przed utratą bramki na wysokości zadania stawały bramkarki i obrończynie, które wykopując piłkę poza pole karne kończyły atak rywalek. Po zamieszaniu w polu karnym i biernej postawie obrończyń zespół z Boguszowa w końcu z najbliższej odległości zdobył bramkę. Wynik 1-0 zawodniczki Szczytu szczęśliwie dowiozły do końca i w taki sposób na ich koncie pojawiły się pierwsze 3 punkty w lidze. Jest! Jest! Super! No my się cieszymy, że wygraliśmy w końcu. Pięknie. Dziewczyny zagrały super mecz. Właściwie zagrały bezbłędnie. Udowodniły tym niedowiarkom, które wskazywali, że my spadniemy, że nie jesteśmy do spadku. Że wiele drużyn, których pokonamy i że zdobędziemy tyle punktów, ile trzeba, żeby się utrzymać. Choć to jest ciężki sezon, bo to Benjaminek to zawsze jest mi ciężko. Ten, tu jest taki duży potencjał wśród tych dziewcząt. Do tej pory nie szło, a dzisiaj jest przełamanie się takie potrzebne. Wcześniej zasłużyliśmy na punkty. Nie mogliśmy albo strzelić gola, albo w ogóle wygrać tego meczu. A dzisiaj się udało jedno i drugie. I z tego się najbardziej cieszymy. Bardzo się cieszymy z tego meczu. To są nasze pierwsze 3 punkty. Myślę, że dalej damy radę, a ci, co mówili, że nie damy, to się mylili po prostu, bo naprawdę dobrze nam szło. Cały mecz był nasz po prostu, bo dziewczyny, widać było ich zmęczenie i tu nie ma co opisywać, po prostu byłyśmy lepsze w tym meczu. No, nic dodać, nic ująć. Zawodniczka, która dała wiele świeżości i pewności gry w drużynie Szczytu, zasługuje na słowa uznania, to Angelika Rubin, czyli była zawodniczka Wiktorii aglomeracji wałbrzyskiej. Weszłam w drugiej połowie, ponieważ nie mogę grać cały mecz, bo nie mam 15 lat. Myślę, że za niedługo już będę mogła grać cały mecz. Po złym rozpoczęciu sezonu i przegraniu 3 meczów w stosunku bramkowym 2-12 zawodniczki Szczytu pokazały się z nieco lepszej strony. No, dziewczyny zagrały dzisiaj naprawdę świetnie i to pierwsza połowa była znakomita. Dziewczynki tamte wręcz nie mogły wyjść z połowy. Cały czas mecz się toczył na jednej połowie, na właśnie połowie przeciwniczek. I dużo dobrych akcji, dużo biegania, dużo walki, przerywania akcji, mądrości takiej taktycznej. To tak naprawdę, co ćwiczymy ciągle dzisiaj, zaprocentowało i bardzo się cieszymy z tego. Lecz porównując zespół z Boguszowa do rekordu, który rozegrał o 2 mecze mniej i znajduje się na 8 miejscu w lidze, ciężko będzie Boguszowiankom utrzymać się w tym sezonie w drugiej lidze kobiet. Brawo, Elka! Jeszcze raz, Karola, wybij! Wybij, Karolcia! Brawo, Elka, jeszcze raz wybij! Świetnie, Karolina, brawo! Po prostu no, druga liga musi być nasza. Skoki na wysokość około 30 metrów, efektowne ewolucje w powietrzu, widowiskowe i niebezpieczne akrobacje, których nie powstydziliby się nawet najlepsi kaskaderzy na świecie. Pod Galerią Wiktoria przez 2 dni wałbrzyszanie podziwiali FMX Freestyle, czyli motocyklowe pokazy na rampie. Pełen adrenaliny show został rozegrany w ramach odbywających się w mieście zawodów Moto Hauda. Po raz pierwszy na Dolnym Śląsku, co ważne, w Wałbrzychu odbyły się te pokazy. Z tego, co rozmawiałem z zawodnikami, tutaj z latającymi zawodnikami, bardzo podoba im się przede wszystkim miejsce, jeszcze w takich warunkach nie skakali, galeria, rotunda, amfiteatr, także są bardzo zadowoleni, zostali ciepło przyjęci, bardzo się to podobało publiczności i mam nadzieję, że dzięki temu jeszcze tutaj do nas do Wałbrzycha zagoszczą.
Na placu przed Centrum Handlowym Wiktoria rozstawiono specjalną rampę, na którą wjeżdżali rozpędzeni motocykliści. Efektowne skoki na wysokość 3-4 piętra zabierały dech w piersiach zgromadzonej publiczności. Przeskoki wraz z ewolucjami i akrobacjami wykonywane były przez najlepszych zawodników w Polsce, czyli Bartłomieja Ogłazę, Artura Puzio i Piotra Potaczało. Najtrudniejsze dzisiaj tu ewolucja, to mi się wydaje, że tsunami, graby, ale backflipów nie będziemy wykonywać, bo to są zbyt ciężkie warunki trochę jak na pokaz. Backflipów nie będzie na pewno. Co właśnie przeszkadza? Nie, proszę go nie słuchać, on żartuje. Co przeszkadza przede wszystkim? Nie mogę, poza kamerami mógłbym powiedzieć. Silny wiatr momentami przeszkadzał w motocyklowych ewolucjach. Pokazy odbywały się jednak ku uciesze klientów galerii co godzinę w blokach 15-minutowych. Ewolucje FMX Freestyle były rozgrywane w ramach Pucharu Polski w cross country, czyli wałbrzyskiej motohałdy. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.